Jest Bóg Pawła i Szczepana kontra Bóg Mojżesza. Zobaczmy. Są tak zwani bogowie, pisze Paweł. Czy to na niebie, czy na ziemi. Dlatego jest wielu bogów i wielu panów. I musimy mieć tego świadomość, że otacza nas wielu bogów i wielu panów. Ale dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy. I jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy. Istnieje tylko jeden, jedyny władca. Amen? Amen. Król królów i Pan. I Bóg bogów. Amen? On jest Bogiem tych wszystkich bogów na niebie i na ziemi. I ten sam Paweł pisze, że żaden z ludzi nigdy nie widział Boga Najwyższego. To jest Bóg Najwyższy, Bóg tego świata. Albo bogowie tego świata, którzy mają jednego herszta, któremu służą. Archonta, mocarstwa, władcy powietrza. Tu mieszka Bóg Najwyższy. Błogosławiony i jedyny władca, król królów i pan panów, jedyny mający nieśmiertelność, to znaczy, że ci nie mają nieśmiertelności, są przemijający. Jedyny, który ma nieśmiertelność, którego żaden z ludzi nie widział. Jeżeli ktokolwiek kiedykolwiek pisał, napisał sobie, że widział Boga, to niestety nie widział, bo jest tu napisane przez Pawła, że żaden z ludzi nie widział, ani nie może go zobaczyć. Bo Bóg Najwyższy mieszka, zamieszkuje światłość niedostępną. Amen? Amen. Czyli On jest w niebie najwyższym. Nikt Go nigdy nie widział. Dlatego w Janie jest zapisane, że nikt nigdy nie widział Boga. Dlatego Jezus mówił, nigdy ani nie widzieliście, ani nie słyszeliście Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza. Bo żaden z ludzi nie widział, ani nie może Go zobaczyć. On mieszka w najwyższym niebie. Potem jest niższe niebo, takie właśnie. Żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata Aionu, o czym wczoraj się dowiedzieliśmy, według sposobu Archonta, władcy mocarstwa powietrza. To jest ducha, który działa teraz w synach buntu. Czyli jest niebo najwyższe, gdzie mieszka Bóg Najwyższy. Poniżej jest mocarstwo powietrza, w którym panoszą się bogowie tego świata, którzy chcą podrobić najwyższego Boga. Amen? Amen. I ten dżentelmen od czasu do czasu tutaj schodził niestety i skutecznie nas oszukiwał, że jest tym. A tego żaden z ludzi nie widział. Zobaczcie, ile ludzi w Starym Testamencie twierdziło, że go widziało. A nie może go nikt zobaczyć. I tak. Nam się wymawia, że prawo zostało nadane przez tego Boga, tak? Ale nigdzie w Nowym Testamencie nie jest napisane, nie znajdziecie takiego wersetu, że Bóg Najwyższy Abba nadał prawo. Nigdzie nie ma takiego wersetu. Prawo jest cieniami rzeczy. Amen? Jest cieniem, tak? Prawo było cieniem. Prawo spisane na dwóch tablicach było tylko cieniem prawdziwego prawa. Czyli prawa ducha, tak? Prawa miłości. Niechaj więc nikt o was nie wydaje sądu, gdy już macie to nowe prawo, prawo ducha. Co do jedzenia i picia, bądź w sprawie święta, czy nowiu, czy szabatu, są to tylko cienie spraw przyszłych. Rzeczywistość należy do Chrystusa. Jak przeczytacie ten werset w oryginale, to z kontekstu wynika, że rzeczywistość należy do ciała Chrystusa, czyli do nas, bo my jesteśmy, będąc jedno z Chrystusem i będąc Jego ciałem, do nas należy rzeczywistość. Czyli my kreujemy rzeczywistość, my przez to, że mamy nowe prawo rozlewane w naszych sercach, jesteśmy rzeczywistością. Amen? Amen. A nie jakieś zewnętrzne dwie tablice, które są przemijające. Jak ten, który je nadał niestety. A
Prawo ducha, czyli miłość, jest nieprzemijająca, bo jest napisane, że wszystko przeminie, a miłość zostanie, tak? Czyli po tym poznajemy, że nowe prawo zostało nadane przez kogoś nieśmiertelnego, bo to prawo również jest nieśmiertelne, czyli doskonałe. Doskonałość polega na tym, że coś nigdy już nie przemija. Wszystko, co przemija, jest niedoskonałe. Amen? Czyli to są tylko cienie. A Bóg Najwyższy jest światłością, tak? Zgadza się? Zobaczcie, to jest światłość. To jest światło, które rozświetla ten świat. Byliście kiedyś na plaży? I wlosł ktoś wam i se stanął i zabrał światłość, a na was rzucił cień, tak? Czyli zabrał dla siebie światło, już go nie dał wam, a wy dostaliście cień. Czyli dał wam ciemność, bo cień jest ciemnością. I prawo jest cieniem rzeczy przyszłych, ale to nie znaczy, że jest zrzucane przez Jezusa. Amen. Tu jest Jezus, tu jest źródło światła. Zobaczcie, to jest światłość, czyli doskonałość, czyli miłość. Bóg jest miłością, światłością, doskonałością, tak? Rozświetla nasze życie. Dlatego mówi, że my jesteśmy teraz światłością świata. Dlaczego? Bo rozlewa doskonałość w naszych sercach, czyli nowe prawo, czyli miłość. Ta osoba zasłoniła to światło i rzuciła cienie. Dobre i święte cienie. To był dobry i święty cień, ale nie pochodzi od źródła. Ten, który nadał prawo, nadał coś, co było dobre i święte. Wiecie, to była jedyna rzecz, którą zrobił dobrą dla świata. Ale pomija się jedną kwestię. Że nie dał czegoś, co uzdalnia do wypełniania tego prawa. Dopiero musiał przyjść Jezus Chrystus i wypełnić to prawo miłością, żebyśmy mogli je wypełniać. To tak jakby, wiecie, żyjemy, wyobraźcie sobie taką sytuację, żyjemy w ciemnościach, nie ma słońca na ziemi. Żyjemy w ciemnościach i ktoś przychodzi i daje nam wspaniały, dobry i święty prezent. Daje nam nowiutkie Lamborghini. Ono osiąga 300 km na godzinę. Dostajemy Lamborghini, ale bez światła. I ten, kto nam dał to Lamborghini, wlepia nam mandat za każdym razem, gdy jedziemy tym Lamborghini i przekraczamy na przykład jakiś jeden przepis z kodeksu drogowego. Na przykład jedziemy tym Lamborghini i przejeżdżamy przez ciągłą linię. Jesteśmy winni przekroczenia wszystkich przepisów drogowych. Tak to wygląda. Dopiero przyszedł 2000 lat temu ktoś, kto dał kompletny samochód ze światłami i wtedy dopiero możesz jeździć tym samochodem. Czyli światłość jest źródłem, ale cienie spraw przyszłych zostały rzucone przez kogoś innego, nie przez naszego Boga Najwyższego. I adekwatnie w Starym Testamencie, jeżeli Chrystus jest światłością, to te cienie to jest prawo grzechu i śmierci. Czyli tak, Chrystus jest światłością. Amen? Jest pasterzem, który daje życie. I to w obfitości? Czyli prawo grzechu i śmierci, które jest tylko cieniem, może pochodzić od kogoś, kto daje życie i to w obfitości, jeżeli to daje śmierć? Nie. Amen. Czy to jest trudne do zrozumienia? Czy wyobraźcie sobie taką sytuację. Jestem złodziejem i zbójcą. I jestem pełen zazdrości,
często pałam gniewem. No nie radzę sobie z emocjami, zazdrosny jestem do czwartego pokolenia. Ale marzę o potomstwie, marzę o dzieciach. I pewnego dnia postanawiam okraść jeden sierociniec, jeden dom dziecka. Kradnę tam niemowlęta i zakładam sobie rodzinę, mam rodzinę. Te dzieci dorastają i nie wiedzą, że zostały w tak perfidny sposób przeze mnie zaadoptowane. A ja sobie je wychowuję. Ale, no jestem, wiecie, jestem gniewny, jestem... kradnę. Zabijam. Mam dużo problemów ze sobą, więc zaczynam szukać w internecie, jak to inni robią, jak wychowują swoje dzieci. W końcu znajduję jednego, właśnie tego właściciela, tego sierocińca. I on ma jakieś takie zasady. Kradnę te zasady, wyszywam je pięknie na gobelinku, posługiwanie śmierci wyhaftowane literami na gobelinku robię, wieszam to w moim domu i pokazuję dzieciom te zasady i mówię, że macie się ich trzymać. 10 wspaniałych zasad. Ale ja się ich nie trzymam. Na gobelinku jest wyszyte nie kradnij, a ja kradnę. Czasami pozwalam dzieciom okraść naszych na przykład egipskich sąsiadów ze wszystkich złotych tacy i różnych rzeczy. Jest napisane nie zabijaj, ale ja od czasu do czasu zabijam, bo moje dzieci mnie denerwują, więc mam takie terrarium z grzechotnikami, to wtedy otwieram sobie to terrarium i robię z nimi porządek. Ale one nie mogą. One nie mogą ani zabijać, ani kraść. Piszę, że żeby nie pożądać, a ja pożądam ziemi po prostu wszystkich krajów dookoła, żeby okraść tych ludzi z tej ziemi i dać moim dzieciom. I teraz oni mają wypełniać te rzeczy na tym gobelinie, a ja nie muszę. Bo tam jest takim małą, cienką nitką wyszyte na dole, co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. Do czego dorosną te dzieci? Dorosną do tego, co jest wyszyte na tym gobelinie? Czy dorosną do tego, jak ja się zachowuję? Czy one nie będą tego wykonywać nigdy, co tam jest wyszyte, póki nie przyjdzie właściciel tego sierocińca, z którego ich wykradłem i nie okaże im miłości, która jest potrzebna do tego, żeby ten gobelin wypełnić. Dlatego przyszedł Jezus Chrystus i wypełnił. Nie przyszedłem znieść, nie przyszedłem ściągnąć tego gobelina z tej ściany. Przyszedłem wypełnić wasze serca miłością, żebyście mogli sprostać tym wymaganiom. Dziecko nigdy nie dorośnie do zasad wyrytych, napisanych, wyszytych, cokolwiek. Ja mogę, wiecie, wymyślić jeszcze bardziej święte i jeszcze bardziej dobre prawo. Mogę je wyryć nawet na 4 tablicach i powiesić w moim domu, ale jeżeli ja się nie będę trzymał tego, co tam wyryłem, to moja córka nie dorośnie do tego, co tam jest wyryte. Ona zawsze dorośnie do mnie, do tego, jak ja się zachowuję. To samo jest w Starym Testamencie. Ludzie robią tego, czego nienawidzą, to czynią, bo są jedno z tym, który nadał prawo i uważają go za ojca i do niego dorastają, bo jeżeli wierzysz w kogoś, że jest twoim Bogiem, to do niego dorastasz, bo uważasz i wierzysz, że jesteś stworzony na jego obraz. Amen. Jeżeli wierzysz, że jesteś stworzony na obraz Jezusa Chrystusa, który rozlewa w twoich sercach agapę, to do niego będziesz dorastał. Będziesz dorastał do doskonałej miłości, która codziennie będzie lepsza i lepsza. Bo ty przestaniesz go ograniczać. Czyli to są cienie rzeczy przyszłych. I nie należą, te cienie nie są rzucone przez Boga Najwyższego. Są rzucone przez kogoś innego. I nie ma się co dziwić, że ludzie myśleli,
że ta osoba jest... Co? Nie ma się co dziwić, że ludzie, jak przyszła ta osoba, myśleli, że to jest Bóg. Nie ma się co dziwić. Wiecie, jak Kolumb odkrył Amerykę, jak tamtejsze plemiona zobaczyły białego człowieka, to myślały, że to jest Bóg. Okrzyknięto ich bogami, tych ludzi. Nie ma im się co dziwić. Pierwszy raz widzieli białego człowieka. Tak, białego człowieka. Wiecie, nie ma się co dziwić tubylcom, że jak w Fatimie, czy na górze w Medjugorje, zobaczyli coś, to myśleli, że to jest od Boga. Nie ma się co dziwić tym ludziom. Nie ma się co dziwić, że jak ludzie na Synaju zobaczyli jakieś świetliste postacie, to myśleli, że to jest Bóg. Nie ma im się co dziwić. Ale jeżeli poznajesz Chrystusa, to zaczynasz rozumieć, co jest prawdą, a co jest fałszem. Zaczynasz rozeznawać w swoim sercu, co pochodzi od najwyższego Boga, a co jest tylko tandetną podróbą. Jak przyszła światłość na świat, ludzie tak umiłowali ciemność, że przy niej pozostali. Do tej pory pozostają. Bo zewnętrzne zasady są dla nich ważniejsze niż to, co jest rozlewane w ich sercu. Nie chcą ufać Duchowi Świętemu. I to, że te wszystkie osoby mogły być oszukane, to nie znaczy, że my również mamy być oszukani. I brnąć lojalnie w tym, że poprzednie pokolenia też były oszukane. Tak? Większość nie ma racji. To jest największe kłamstwo tego świata, że większość ma rację. Większość nie ma racji. Będzie nas tyle, co piasku w dłoni Jezusa na plaży. A wszystkie inne ziarenka będą mówić zwiedzane, zwiedzane. Wiecie, przyjrzyjmy się Szczepanowi. Przyjrzyjmy się uważnie mowie Szczepana. Co on miał do powiedzenia. I skupcie się na tym, co mówi Szczepan, bo wiecie, jeżeli podczas jego przemowy Chrystus wstał z tronu, to chyba znaczy, że to były ważne słowa. Prawda? Amen. I nie można przejść obok nich obojętnie. Skoro Jezus nie przeszedł obojętnie, nie siedział sobie na tronie, tylko po prostu wstał. Po 40 latach ukazał mu się na pustyni góry Synaj anioł pański. W płomieniu ognistego krzaka. Zobaczcie, kto mu się okazał w krzaku? Anioł. A czego jesteśmy uczeni? Ukazał mu się tam anioł pański w płomieniu ognistego krzaka. Zobaczywszy go, Mojżesz podziwiał ten widok, lecz kiedy podszedł bliżej, aby się przyjrzeć, rozległ się głos Pana. Głos Pana rozległ się, czyli anioł pański i głos Pana to są oddzielne rzeczy. Rozumiecie? Zaraz to zobaczymy wyraźniej. Czyli usłyszał głos Pana. Patrzył na anioła i usłyszał głos Pana. Jam jest Bóg twój przodków, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Przeraził się Mojżesz i nie śmiał patrzeć. Zdejmij sandały z nóg, powiedział do niego Pan. Bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Długo patrzyłem na ucisk ludu mego w Egipcie i wysłałem jego westchnień. I zstąpiłem, aby ich wyzwolić. Przyjdź, poślę cię teraz do Egiptu. Teraz właśnie, tego właśnie Mojżesza, którego zaparli się mówiąc, któż ciebie ustanowił panem i sędzią. Zobaczcie, Izraelici zapierali się Mojżesza i zadawali słuszne pytanie, któż ciebie ustanowił panem i sędzią? Dwa razy jest to użyte, co ciekawe, w mowie Szczepana.
Czyli Izraelici zadawali Mojżeszowi słuszne pytania. Wiecie, zazwyczaj jak zadawali to pytanie, to od razu była jakaś plaga na nich za te niewygodne pytania. Tego właśnie Mojżesza, którego zaparli się mówiąc, któż cię ustanowił panem i sędzią, tego właśnie Bóg wysłał jako wodza i wybawcę pod opieką anioła. Czyli Bóg wysłał go pod opieką anioła. Którego co? Który mu się ukazał w krzaku. Czy to widzicie? Bóg wysłał Mojżesza pod opieką anioła. Czyli tu już się zaczyna jakiś anioł, który się opiekuje Mojżeszem. On wyprowadził ich, czyniąc znaki i cuda na ziemi egipskiej, nad Morzem Czerwonym i na pustyni przez lat 40. Ten właśnie Mojżesz powiedział do potomków Izraela proroka, jak ja wzbudzi wam Bóg spośród braci waszych. Mowa o Chrystusie. On to w społeczności na pustyni pośredniczył między aniołem, który mówił do niego na górze Synaj, a naszymi ojcami. Czego jesteśmy uczeni, że Mojżesz rozmawiał na górze z kim? Co tu jest napisane? Szczepan mówi, że pośredniczył między aniołem. Którym aniołem? No tym, pod opieką którego Bóg wysłał go. Czyli tutaj dostał coś od aniołów. Od bogów tego świata coś dostał. Nie od naszego najwyższego Boga. Bo między aniołem pośredniczył między aniołem a naszymi ojcami. On otrzymał słowa życia, żeby wam je przekazać. Słowa życia. Ale te słowa życia stały się martwą literą. Amen. Bo anioły nie dały miłości, która jest potrzebna do wypełniania prawa. A jeżeli czegoś nie można wypełnić miłością, doskonałością, życiem, to coś jest martwe. Jest martwą literą. Martwym prawem. Prawem, które daje grzech i śmierć. Amen. Lecimy dalej. Nie chcieli go słuchać nasi ojcowie, ale odepchnęli go i zwrócili serca ku Egiptowi. Zrób nam bogów. Powiedzieli do Arona, którzy będą szli przed nami, bo nie wiemy, co się stało z tym Mojżeszem, który wyprowadził nas z ziemi egipskiej. Wówczas to zrobili sobie cielca i złożyli ofiarę bałwanowi i cieszyli się dziełem swoich rąk. Ale Bóg odwrócił się od nich i dozwolił, że czcili... No właśnie. Że czcili wojsko niebieskie, jak napisano w Księdze Proroków. Czy składaliście mi ofiary i dary na pustyni przez lat 40 domu Izraela? Oni nie składali ofiar i darów na pustyni Bogu Najwyższemu. Ale jak potem zobaczymy, nie tylko przez 40 lat. Czyli tak, oni zostali oddani wojsku niebieskiemu, aniołom. Amen? O kim tu jest mowa? No właśnie o tym. Żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego ajonu, tego świata, według sposobu archonta, władcy mocarstwa powietrza. To jest ducha, który działa teraz w synach buntu. O tym jest mowa. To jest mowa o tym. O wojsku niebieskim. To jest wojsko niebieskie, które ma jednego archonta i działa w powietrzu, w mocarstwie powietrza. O tym również pisze Paweł. Są tak zwani bogowie, czy to na ziemi, czy na niebie, czy na ziemi. Dlatego jest wielu bogów i wielu panów. Dobrze, co mówi dalej Szczepan? Czy składaliście mi ofiary i dary na pustyni przez lat 40 domu Izraela? Nie.
obnosiliście raczej namiot Molocha i gwiazdkę bożka Remfana. To jest ta sama gwiazda, która jest na fladze Izraela. Wyobrażenia, które zrobiliście, aby im cześć oddawać. Widzicie? Widać tu coś? Tu jest świątynia. Byliśmy tam w tym roku. To jest replika tej świątyni, tego namiotu, który nosili 40 lat po pustyni. I ten namiot, Mojżesz został pouczony na górze, jak zbudować ten namiot. Tak? Zgadza się? Pamiętacie to? Został pouczony przez te zastępy niebieskie, jaki przybytek ma im zbudować. Dostał do nich, od nich wizję na górze. Może możemy o tym przeczytać u Hebrajczyków. Gdy bowiem Mojżesz miał zbudować przybytek, to w ten sposób został pouczony przez Boga. Ale którego Boga? Patrz zaś, mówi, abyś uczynił wszystko według wzoru, jaki ci został ukazany na górze. Wstąpił do świątyni ujrzanej w wizji. I taką świątynię potem postawili. I postanowili obnosić namiot nie naszego ojca, ale namiot Molocha i gwiazdę bożka Remfana. Wiecie, ja tam byłem w tym roku. Krzysiek też tam był. Jak pojechałem do Izraela, ja tam w ogóle nie chciałem jechać. Ja nie wiedziałem, po co ja tam jadę. Ktoś się strasznie uparł, żebym pojechał. Nawet tam sam miał z nami jechać, ale w końcu zasnął. Pozdrawiamy Mirka. Myślałem, że tam jadę, żeby sobie zrobić zdjęcie z Aaronem. A on był jakiś taki, kurczę, wierzcie, spięty, jakiś taki drewniany był. Jakiś nieżywy. Jakiś nieżywy, jak to ich prawo. Chyba coś przeczuwał, że za niedługo cały świat zrozumie ten ich szwindel. Wiecie, żarty żartami, a prawdę prawdą. Wiecie, teraz już wiem, po co tam pojechałem. Muszę wam powiedzieć smutną prawdę. Oni nie mieli dwóch różnych namiotów. Oni nie nosili po pustyni dwóch różnych namiotów. Jeden dla Boga Najwyższego, a drugi dla Remfana. Oni nosili tylko jeden namiot. Świątynia była, nie była dla Boga Najwyższego. I potem ten namiot zamienił się na co? Na świątynię dla tego samego Boga. Taką świątynię. Salomon wybudował mu dom. Nie wiem, może Bóg tego świata mieszka w takim domu. Ale ten Bóg, Bóg Najwyższy, ale Najwyższy nie mieszka w dziełach rąk ludzkich. Amen. Reasumując, Mojżesz prowadził lud pod opieką anioła. Mojżesz pośredniczył między tym aniołem a Hebrajczykami. Tkwili w kulcie aniołów niebieskich i to im zbudowali namiot, a nie Najwyższemu, bo Najwyższy nie mieszka w takich świątyniach uczynionych rękami. Amen. Amen. I jak kończy Szczepan swoją mowę? Bije ich po pysku na koniec. I za to od razu ma czapę. Wyrok śmierci. Wy, którzy otrzymaliście prawo, jak wam go dali aniołowie, a nie przestrzegaliście go. Aniołowie nadały prawo. To one rzuciły ten cień, nie Najwyższy. Gdy to usłyszeli, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego.
a on pełen Ducha Świętego patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą, Jezusa stojącego po prawicy Boga i rzekł: widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga, a oni kamieniowali Szczepana, który mówił, modlił się: Panie Jezu, przyjmij ducha mego, Panie, nie poczytuj im tego grzechu. Po tych słowach skonał. Za tą prawdę się umiera. Za tą prawdę się umiera. Wiecie, że Jezus właśnie umarł za tą prawdę? Za tą prawdę umarł. Wiecie, czemu wstał z tronu? Bo Szczepan był drugim, który umarł za tą prawdę. To jest bardzo niewygodna prawda dla ludzi. Bo bardziej umiłowali ciemność, a światłość przyszła na świat. Czyli tak, pasterz umarł za tą prawdę, amen. Pasterz oddał życie za tą prawdę. Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza, ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Bóg tego świata jest wilkiem. To jest wilk. Czyli jeżeli Jezus wykupił nas, nasz dobry pasterz nas wykupił, złożył siebie za ten okup, jest rzeczą niemożliwą, żeby wykupił nas od samego siebie. Amen. Nie wykupuje się ludzi od samego siebie. Zakładnik jest wykupywany od kogoś innego, od wroga, zawsze. A nam się wmawia, że Jezus przyszedł i wykupił nas od naszego własnego Ojca. Przecież to jest paranoja. Jezus wykupił nas nie od prawa naszego Ojca, który jest w niebie, jak łże religia. Jezus wykupił nas od prawa Ojca kłamstwa. Wykupił nas spod prawa grzechu i śmierci. Wykupił nas spod prawa, które tylko dawało śmierć. Bo dobry pasterz daje tylko życie. Amen? I to w obfitości. A złodziej tylko kradnie, zabija i wytraca. Czym nas okrada, czym nas zabija i czym nas wytraca? Prawem grzechu i śmierci. Niewykonalnym prawem grzechu i śmierci. Okrada nas z sprawiedliwości, czyli z łaski. Zabija, zaraz wam pokażę w Grece, co oznacza to słowo. I wytraca, rozprasza owce. To jest złodziej. Bóg tego świata jest złodziejem. On tylko, jest napisane, Jezus mówi, że on przychodzi tylko po to, by robić te trzy rzeczy. I robi to tym narzędziem. I nigdzie nie jest w Nowym Testamencie napisane, że Bóg Najwyższy Abba nadał prawo. Nie znajdziecie takiego wersetu. Wręcz przeciwnie. Wszędzie, nie tylko u Szczepana, znajdziecie wzmianki o aniołach. Proszę bardzo, przyjrzyjmy się temu troszeczkę. Po co więc prawo zostało dodane z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka? O kim mowa? O Chrystusie, któremu złożono obietnice, ustanowione przez ręką, czyli Mojżesza. Amen. Dopóki dziedzic jest niemowlęciem, niczym się nie różni od sługi, chociaż jest Panem wszystkiego, lecz jest poddany opiekunom i zarządcom. To są ci po prostu dżentelmeni z mocarstwa powietrza, aż do czasu wyznaczonego przez Ojca. Na szczęście każdy z nas, Ojciec po prostu daje nam objawienie prawdy. Zaczynamy sobie przypominać, kim jesteśmy i skąd pochodzimy. Bo dawniej, gdy nie znaliście Boga, to byliście poddani opiekunom i zarządcom, czyli Bogom przez małe by, tak? Wprawdzie dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury nie są Bogami. Ale teraz, gdy poznaliście Boga, a raczej gdy zostaliście przez Boga poznani, jakże możecie ponownie wracać do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie chcecie służyć. O czym tu jest mowa? No prawie. Słabe i nędzne żywioły. Niech nikt, kto ma upodobanie w poniżaniu siebie,
Do czego służy prawo? Ludzie się poniżają. Ciągle się czują niegodni. A jak biedny, nędzny grzesznik. Nędzny robak. W poniżaniu siebie. I kulcie tego, którzy nadali prawo. Kulcie aniołów. Nie pozbawia was nagrody. Nagrodą jest co? Królestwo Boże. Wdając się w to, czego nie widział i pyszniąc się bezpodstawnie cielesnym sposobem myślenia. Wiecie, Paweł był cięty na Mojżesza. I mówi tutaj o tym. Trochę grypsuje, co prawda, ale mówi o tym. Ale wiecie co? Chcę wam pokazać ten werset w Biblii Kowalskiego. Czytaliście Biblię Kowalskiego? Nowy Testament Kowalskiego? To jest przykład takiego kogoś, kto też miał rozeznanie. Jak czytam wersję właśnie Kowalskiego, to widzę, że on wiedział, o co chodzi, co się stało na Synaju. I on ten werset tak przetłumaczył. Niechaj nie odsądzają was od zwycięskiej nagrody, mowa o Królestwie Bożym, tak? Ci, którzy mają upodobanie w upokarzaniu się i kulcie anielskim, którzy wstępują do świątyni ujrzanej w wizji, nadymają się bez słusznego powodu pychą, wypływającą z ich zmysłowego usposobienia, cielesnego usposobienia. O kim tu jest mowa? O Mojżku. Mojżesz wprowadził ludzi w kult anielski. Paweł o tym wiedział. Czyli tak, Mojżesz poddał wszystkich pod kult wojska niebieskiego. Uszył namiot Molochowi, ujrzany w wizji. Mając upodobanie w upokarzaniu, potępiali się, osądzali i odsądzali od nagrody. Amen? Amen. Czyli od Królestwa Bożego. Siedzieli na tej pustyni. Tak jak ludzie teraz siedzą na pustyniach w tych wszystkich kościołach. Tkwią w upokarzaniu siebie, w kulcie anielskim. I służą temu, który wszedł do świątyni ujrzanej w wizji i zbudował ją Molochowi. Czyli Bogom przez mały by. Paweł wiedział, że Mojżesz wykręcił im taki numer. Niestety nam również wykręcił. I o tym pisze w Koryntian. Zobaczcie. Pisze tutaj po prostu o tym, o Mojżeszu. Cały wywód robi. W 3 i 4 rozdziale drugiego listu do Koryntian. Sprawił, żeśmy mogli stać się sługami. Chrystus sprawił, żeśmy mogli stać się sługami nowego przymierza. Przymierza nie litery, lecz ducha. Amen? My mamy już przymierze ducha. Nie litery wyrytej na kamiennych tablicach przynoszącym nam śmierć, ale przymierze ducha rozlewające miłość w naszych sercach. Litera bowiem zabija. Prawo grzechu i śmierci daje śmierć, czyli zabija. Duch zaś ożywia, bo wypełnia ten gobelin. Wypełnia nas, jego miłość. Zobaczcie. Jeśli posługiwanie śmierci utrwalone literami w kamieniu dokonywało się w fale, gdzie to słowo jeśli, czy tu jeżeli, czyni ogromną różnicę. Bo Paweł wcale nie mówi, że prawo śmierci utrwalone literami dokonywało się w chwale. To tak jakby Paweł tutaj przyszedł dzisiaj i powiedział, walenie kogoś dwoma kamiennymi tablicami po głowie jest chwalebne. Nie. On mówi, jeśli walenie kogoś dwoma tablicami po głowie jest chwalebne, to głaskanie go przynosi o niebo większą chwałę. Taka jest różnica, tak? Czyli to słowo jeśli czyni wielką różnicę tutaj. On pisze to do ludzi, którzy uznawali prawo za chwalebne. Amen? Więc on pisze, jeśli, halo, obudźcie się, jeśli posługiwanie śmierci
utrwalone literami w kamieniu, mowa o prawie. Dokonywało się chwale, tak iż synowie Izraela nie mogli spoglądać na oblicze Mojżesza z powodu jasności jego oblicza, która miała przeminąć o ileż bardziej pełne chwały będzie posługiwanie ducha. On tu wcale nie mówi o tym, że to jest chwalebne. On im zadaje pytanie, jeżeli bowiem posługiwanie potępieniu jest chwałą, to ileż bardziej będzie obfitować chwałę posługiwanie sprawiedliwości. On tu daje do zrozumienia, że to prawo nie miało żadnej chwały. W ogóle żadnej chwały nie miało. Absolutnie żadnej. I dlatego, bo co? Bo miało przeminąć, tak? I miało przeminąć. Paweł tu sugeruje, że Mojżesz nie chciał ujawnić, że to pseudochwała może kiedyś przeminąć. Dlatego założył zasłonę na nasze oczy, na oczy Hebrajczyków i tak się to ciągnie już 3,5 tysiąca lat, ta zasłona. Mojżesz w pewnym momencie się zorientował, że to nie pochodzi, wiecie, od Najwyższego. Dlatego założył tą zasłonę. Zobaczcie, co tu pisze Paweł dalej właśnie. Wobec przeogromnej chwały okazało się w ogóle bez chwały. Mowa o prawie. To, co miało chwałę tylko częściową. To miało tylko częściową chwałę. Bo bez wypełnienia tego miłością to nie ma żadnej chwały. Jest bezużyteczne. Jak to Lamborghini bez świateł. Jest bezużyteczne. Może pięknie wyglądać. Ma pozór mądrości. Ale przynosi śmierć. Amen? Jak drzewo z ogrodu Eden. Jeżeli zaś to, co przemijające było w chwale, znowu jeżeli, daleko więcej cieszy się chwałą to, co trwa. Żywiąc przeto taką nadzieję, z jawną swobodą postępujemy. W innym tłumaczeniu śmiało możemy sobie poczynać. Alleluja. A nie tak jak Mojżesz, który zakrywał sobie twarz. Ażeby synowie Izraela nie patrzyli na koniec tego, co było przemijające. Od kogo pochodzą rzeczy przemijające? Od kogoś, kto również jest przemijający. A rzeczy doskonałe, które trwają, pochodzą od Boga Najwyższego. Amen? Czyli on tu coś zakrył. Wiecie, zakrycie to jest synonim okłamania, niedomówienia, kłamstewka. Rozumiecie? Zobaczcie. Zasłona. On zasłonił po prostu coś przed nimi i przed wszystkimi judeochrześcijanami również. Ale stępiały ich umysły. I tak aż do dnia dzisiejszego, gdy czytają Stare Przymierze, pozostaje ta sama zasłona, to samo kłamstwo. Bo odsłania się ona w Chrystusie. Amen. Dopiero prawda przychodzi w Chrystusie. Łaska i prawda stała się przez... Amen. I aż po dzień dzisiejszy, gdy czytają Mojżesza, kłamstwo spoczywa na ich sercach. A kiedy ktoś zwraca się do Pana, kłamstwo opada. Amen. Wszystkie kłamstwa opadają, jak przychodzi do nas światłość i rozlewa miłość w naszym sercu. Czyli tak, odsłonienie to jest poznanie prawdy. Poznaj prawdę, a prawda cię wyzwoli. Prawda wyzwala. Gdy odsłaniasz prawdę, odsłonienie czegoś to jest objawienie prawdy. Amen? Ona jest zawsze przy tobie, ale jest czymś zasłonięta. No właśnie, zasłonięta jest kłamstwo. I tak, Mojżesz, wiecie, wstydliwie ukrywał prawdę. I postępował przy tym przebiegle. Jak również, niestety muszę to powiedzieć, fałszował Słowo Boże. O czym Paweł zaraz powie. Zaraz to przeczytamy. Pan zaś jest duchem, a gdzie jest duch pański, czyli jak poznajesz prawdę, tak? Prawda cię? A gdzie jest duch pański tam? Wolność.
My wszyscy z odsłoniętą, z objawioną prawdą, z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc i upodabniając się do obrazu Jego. Amen? W pewnym momencie poznajemy prawdę. Zaczynamy rozumieć, że jaki On jest, tacy my jesteśmy. Patrzymy w to zwierciadło, patrzymy na Chrystusa, ale widzimy siebie. Nie wiadomo, gdzie On się kończy, a gdzie my się zaczynamy, bo jesteśmy jedno z Nim. Amen? Mamy odsłoniętą twarz. Mamy prawdę, poznaliśmy prawdę. Gdzie jest wolność, tam jest prawda. Prawda, która wyzwala. Czyli bez zasłony, bez kłamstwa, z odsłoniętą twarzą śmiało sobie możemy poczynać. Bo Duch Pański wprowadza nas we wszelką. Amen. A prawda nas wyzwala. I to jest wolność. Dlatego mając tę służbę, Paweł pisze dalej, która nam została poruczona z miłosierdzia i nie upadamy na duchu, lecz co? Zobaczcie to uważnie. Teraz skupcie się. Mowa o kim? O kim tu była mowa cały czas? Dlatego mając tę służbę, która nam została pouruczona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu, lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają i nie postępujemy przebiegle, ani nie fałszujemy Słowa Bożego. Ale przez składane dowody prawdy polecamy siebie samych w sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. Prawda jest niewygodna. Niektórzy postępowali bardzo przebiegle, ale prawda wychodzi na jaw. Składane są dowody prawdy. I dalej, jak kończy ten wywód? A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, okłamana, wiecie, bigosik, judeo-chrześcijański. Jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, w których, co? Bóg tego świata, który nadał prawo, zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Tylko Chrystus jest obrazem Boga. Żaden wcześniej obraz na żadnej górce nie był od Boga. Tylko Chrystus jest obrazem Boga Najwyższego. Amen? Amen. Żaden Bóg tego świata, który się zjawił wcześniej z mocarstwa powietrza, nie był od Boga Najwyższego. I wszystko, co nadał, nie było od Boga Najwyższego. Było po to, żeby nas ciemiężyć, żeby kraść, zażynać i wytracać. Złodziej. A złodziej przychodzi tylko kraść, zażynać i wytracać. Mamy się skupić na światłości, na posługiwaniu Ducha, na agapę rozlewanej w naszych sercach. Nie patrzeć nigdy więcej na cienie. Cienie są posługiwaniem śmierci utrwalonymi litrami w kamieniu. Amen. Amen.